Cześć wszystkim, witamy Was w kolejnym odcinku Kręcenia Much Morskich. Dzisiaj pokażemy Wam, jak wykonać absolutną klasykę morskich much. Będzie to Polar Magnus. Zapraszamy. Rozpoczynamy kręcenie Polar Magnusa. Wszystkie materiały, których potrzebujecie do kręcenia Polar Magnusa, znajdziecie w opisie tego filmu. I z Agnieszką zabieramy się tutaj do roboty. Agnieszko, jaki mamy hak w imable? Hak mamy streamerowy Arex, rozmiar 6. Streamerowy Arex, 6. Magnusa, Polar Magnusa wykonuje się tak od 4 do 8. Wybraliśmy rozmiar pośredni. I teraz opowiadaj, co tutaj będziemy robić z tym. Najpierw nawijamy troszkę ołowiu na trzonek. Czyli dla obciążenia gdzieś tam przy tym. To jest jaka średnica ołowiu? To jest 0,6. 0,6. Czyli nie mało, nie dużo. Troszeczkę go dociążymy, jest to streamer. Nitka? Nitka 6,0, czerwona. Teraz ciekawostka. Słuchajcie, Polar Magnus jest wariantem muchy Magnus. To jest duńska mucha wykonana przez człowieka o imieniu Magnus Mortensen. My wykonujemy wariant. Będzie się on różnił w zasadzie tylko tym, że ma kolorową jeżynkę, taką różową. Ale znakiem rozpoznawczym Magnusa i Polar Magnusa jest czerwona nitka. Kiedyś nie używano czerwonej nitki, był to tak naprawdę tylko na samej główce muchy lakier do paznokci czerwony. Ale tutaj już, powiedzmy, świat idzie do przodu, użyliśmy czerwonej nitki. Po prostu Magnus Mortensen wykonywał muchy z tego, co miał pod ręką, więc miał pewnie farmę drobiu, kilka zajęcy, no i lakier do paznokci żony. My tutaj będziemy wykonywać to z czerwonej nitki. No i co? Dobra, dalej. Dwa pióra grizzly. Tak. Krzywizną od siebie ustawione. Tych piórek w ogóle ja czytałem na portalu Global Fly Fisher, prowadzonym przez Duńczyka de facto. Można tych piórek zastosować więcej. My stosujemy tutaj dwa szyjne pióra koguta. Tutaj uważajcie w ogóle na mocowanie tych piórek, bo one bardzo łatwo się mogą ześlizgnąć na trzonku haka w bok. Długość tych piórek? Długość trzonka. Mogą być trochę dłuższe, to nie jest sucha mucha, tu nie musicie się aż tak bardzo martwić o proporcje. No i co? Piórka rozstawione od siebie. Mhm. Mocujecie, przytrzymujecie to nitką i odcinacie nadmiar, co za chwilę nastąpi. Aha, ty z tych piórek jeszcze tu budujesz troszeczkę prostej, żeby się nie wysunęły. Dobra. I ostre cięcie. I lecimy dalej. Ok, mocowanie owijki. Owika. To jest żyłka. Jest z żyłki. Może być drucik. Słuchajcie, może to być srebrny, złoty drucik. My stosujemy żyłkę. I bitchain. Bitchain, czyli łańcuszek kulkowy. Srebrny. Tak, możecie go kupić w sklepie muchowym z materiałami. Możecie iść do Castoramy. Jedyny problem z problemem będzie średnica tych oczek, bo w Castoramie dostaniecie po prostu jedną, góra dwie średnice. Pamiętasz może rozmiar tych oczek? To jest 3,8. 3,8. Czyli tak zwany bead chain eyes, czyli łańcuszek kulkowy w kolorze srebrnym. Kiedyś usłyszeliśmy, że troć nienawidzi złotego koloru, więc tutaj się stosujcie do tej zasady. Mnie to wtedy bardzo uderzyło, że troć nienawidzi jakiegoś koloru. Ale faktycznie w Polar Magnusie i w Magnusie oczka powinny być srebrne. My robimy wariant tej muchy, nazwaliśmy ją też Foxy Magnus. Ona jest wtedy po prostu taka rudo-pomarańczowa i tam stosujemy oczka złote, nie martwiąc się tym, co troć, czego troć może, co o nich sądzi. Sądzimy, że wybaczy nam te złote oczka. Tu są akurat srebrne. I teraz dalej będziemy mocować piórko szyjne. Piórko na jeżynkę. Aha. Jest to pióro koguta, może być to pióro siodłowe, może być to pióro szyjne. A, to jest siodło, to jest siodłowe, ok. Tutaj musicie sobie zmierzyć to piórko. Długość promieni jest właściwa, żeby nie było za krótkie, za długie. Możecie zrobić tak zwany efekt króla lwa, nie jest to żadna oficjalna nazwa. Kiedyś ja usłyszałem to od kolegi Kuby Standery, że jeżeli się zrobi za długą jeżynkę, to wtedy wygląda to trochę jak król lew. Więc po prostu zmierzcie to sobie idealnie. Promienie jeżynki powinny być troszkę dłuższe albo równe z ostrzem, z rozwartością łuku kolankowego. Czyli możecie przyłożyć sobie takie piórko, jak Agnieszka przed chwilą to zrobiła i zobaczycie, czy ten rozmiar się zgadza.
Za końcówkę montujemy to pióro do trzonka. I zostawiasz sobie jeszcze miejsce, tutaj widzę na przednią jeżynkę, bo odrobinkę. Tutaj pamiętajcie, to jest Polar Magnus, czyli Magnus z różową przednią jeżynką, czyli jego modyfikacja. Mam wrażenie, że trochę bardziej popularna ostatnio niż oryginał, niż Magnus, nie? Mucha ma w ogóle trochę lat na koncie, ona powstała w 73 roku, no i w Danii... Jeżeli chodzi o Magnus, Polar Magnus, my robimy jeszcze wersję Disco Magnus, taką niebieskawą. To jest, jak czyta się jej opisy, to jest ojciec lub matka wszystkich much trociowych. Naprawdę taki must have, jeżeli chodzi o zawartość pudełka na morze. Typowy trociowy wzór. Troszeczkę myślę jak Red Tag dla much ogólnie. I teraz dobra, robisz dubbing i powiedz, ten dubbing będzie się składał z... Mieszam sobie naturalny dubbing z syntetycznym, to jest akurat jasny zając dubbing. Czyli to ukłon w stronę tradycji, bo... Tak jest. I typowy SLF Saltwater na słoną wodę. On ma fajny błysk, dlatego my mieszamy te dwa, ponieważ w oryginale to był tylko zając, wełna, taki szarawy był ten dubbing, więc my stosujemy, to jest akurat królik, nie? Czy zając? To jest zając. Zając, my stosujemy zająca z mieszanką syntetyczną, jest troszeczkę więcej błysku, jest ciekawiej. Czyli to już nie jest oryginał, wariant, ale warto tutaj troszeczkę rozmaicić wygląd tej muchy. Tutaj widzę, że na łańcuszku kulkowym na oczku ci się wysunął fragment mocowania. Czasami z tych oczek coś wystaje, drucik, który łączy cały łańcuszek kulkowy. Pamiętajcie, że taki element po prostu kombinerkami możecie usunąć na koniec. No jeszcze. Na tą muchę nasz kolega z Władysławowa złowił śledzia, łososia, dorsza. Jest to mucha, która wszystko łowi w morzu. Ciekawostka, nie imituje dosłownie niczego. Sam autor, właśnie Magnus Mortensen, przyznaje, że w zasadzie to miała być mucha, która imituje od krewetki po jakąś małą rybkę. Nie miał w zamyśle imitowania niczego, bardziej chyba prowokowanie do brania. I teraz tak, chwytasz szczypczykami. Za końcówkę i nawijam. Jeżynkę typu Palmer. Czytając kiedyś o tej muszce, dowiedziałem się, że ona, mimo że przypomina Woolly Buggera, to tak naprawdę inspirowana była czymś bardziej w stronę Red Taga. Nie wygląda, a tak sam autor podaje, nie? I chwytamy żyłką. Chwytamy żyłką. To taki chyba krytyczny moment w wiązaniu tej muchy, nie? Jak już nawiniemy jeżynkę, żeby sobie ją chwycić, żeby jeszcze. Żeby złapać, no bo potem już każdy kolejny nawój to wzmacnia. Dosyć mocno to chyba trzeba zrobić, nie? Żeby nam się nie wyśliznęło piórko przy ogonku. Mocujemy. Odcinamy końcówkę. Tu uważajcie, naprawdę ostre nożyczki bardzo się przydają we flytyingu. Lepiej odciąć niż oderwać, bo wtedy jest pewność, że nic nie wyskoczy. Tak, odrywanie wygląda super na wszystkich tutorialach, na wszystkich step by step, ale może można mieć tak zwanego zonka, jak nam się wysunie piórko. Chyba takie dwa najsmutniejsze momenty, nie? Wysunięcie się materiału albo przecięcie sobie nici. Przecięcie nici jest smutniejsze, jest smutne. Zdecydowanie. I dosyć spektakularne, bo wtedy upada wam nawijarka i słuchać takie smutne pac o stół. I teraz? Teraz robimy jeżynkę przednią. Jeżynka przednia, różowe piórko, siodłowe koguta. Zwykle robi się to w kolorystyce jednolitej. My mamy piórko grizzly. Możecie użyć naprawdę dowolnego różowego piórka koguta. Może być szyjne, może być siodłowe. My lubimy siodłowe pióra, ponieważ zawierają troszkę więcej puchu. I w przypadku mokrych much, a streamery są mokrymi muchami, dużymi mokrymi muchami, sprawdza się to lepiej. Mają ciekawszą pracę, nie są takie sztywne. Okay, czyli teraz tak, zostawiasz tą końcówkę. Tak? Końcówkę odcinam. Odcinasz i za końcówkę montuję. Taki trójkącik zostawiam, nie? Przy oczku. I ta czerwona nitka, czyli symbol rozpoznawczy Magnusów.
Oczywiście, jeżeli zastosujecie pomarańczową nitkę, białą, czarną, to jest kwestia estetyki. Sam autor twierdzi, że to nie miało nic prowokować, to nie wiem, jak to z angielskiego przetłumaczyć, ale w artykule o Magnusie zostało to przedstawione, że to było jako bardziej ornament, czyli chyba jako bardziej ozdoba tej muchy. Tak jak wspomniałem, facet pewnie miał pod ręką sierść królika, pióra koguta i lakier, czerwony lakier do paznokci żony i z tego powstał Magnus, a potem jego modyfikacja, którą widzicie, Polar Magnus. Tak jak widzicie, ważną czynnością w nawijaniu jeżynki jest zaczesywanie piór do tyłu, żeby nie sterszały w każdym kierunku. Wymaga to trochę wprawy, ale warto tak to zrobić. Pamiętajcie też, że każdy ruch można zawsze odkręcić. To nie jest tak, że jak coś przywiązaliście, to już jest na zawsze. Jeżeli nie jesteście zadowoleni z efektu, odwijacie, nawijacie jeszcze raz. Odcinamy pozostałość piórka i powiedz, co nam jeszcze zostało. Zabezpieczyć, odgarnąć w zasadzie to, co tam wyskoczyło do przodu. Czyli promienie pióra koguta. Mhm. Czyli co, kształtujemy główkę muchy tutaj między oczkami tak naprawdę. Mhm. A powiedz, gdzie zakańczasz muchę? Czy to będzie przód oczka, czy koło jeżynki? Zakańczam z przodu. Przy samym oczku. Przy samym oczku. No tak, bo jeżeli byście zakończyli za oczkami, to wtedy będzie widoczny taki szaliczek. To się czasem w nimfach robi, ale w takiej muszce nie jest to zbyt korzystne. O, kilka ruchów finisherem. A tutaj dwa, czyli wersja wzmocniona. No, jak morska mucha. Haczyk streamerowy, wytrzymały. Możecie tą muchę zrobić w rozmiarze 4. Łowi wszystko. Taka mucha przyda Wam się nie tylko w morskiej wodzie. Ona jest bardzo podobna do much typu woolly bugger. A, teraz wyczesywanie. Troszkę dubbingu. Im bardziej kosmata, tym fajniej imituje coś. Co, zabezpieczenie główki. Mhm. Lakier, klej UV. Kto co woli, kto co ma. Muchę wrzucamy do wody i niezmiennie gratulujemy rybie dobrego gustu. No to fajnie, faktycznie wystaje ten dubbing. Teraz widać, że go tak przeszczotkowałaś. Mhm. Takie szczotkowanie możecie zrobić igłą, rzepem, nie? Welcro też tak. Można. Uważajcie oczywiście, żeby nie rozmontować sobie przy okazji tej muchy. Są też w kosmetycznych sklepach takie szczoteczki, jakieś brwiowe. Ewentualnie w zasobniku żony, nie? Też. Tak. No to wtedy od razu idźcie na ryby po prostu, już po zrobieniu muchy. I tyle. Jest to Polar Magnus. Dzięki wszystkim za obejrzenie tego odcinka. Zobaczyliście, jak zrobiliśmy muchę morską Polar Magnus. W następnym odcinku zobaczycie, jak zrobić krewetkę Pate Grisena, czyli najważniejsza i najbardziej popularna imitacja krewetek, jeżeli chodzi o muchy morskie. Dzięki śliczne.